święto godowe, przypadające na okres zimowego przesilenia, w pewnych regionach znane było również pod nazwą zimowego stania słońca i trwać mogło nawet kilka dni. Przez słowiańskich rodzimowierców zarówno w przeszłości, jak i obecnie uznawane jest za początek nie tylko nowego roku słonecznego, ale też liturgicznego. Zwycięstwo światła nad ciemnością symbolizuje moment, w którym zaczyna przybywać najkrótszego jak dotąd dnia w roku, a najdłuższej nocy ubywać, przynosząc ludziom nadzieję, napawając radością i optymizmem. Swaróg. Słońce znów zaczyna odzyskiwać panowanie nad światem, stary cykl się zamyka, odchodzi stary rok, a nowy się rozpoczyna. Przesilenie zimowe poświęcone było u Słowian także duszom zmarłych przodków. By dusze zmarłych mogły się ogrzeć, palono na cmentarzach ogniska i organizowano rytualne uczty, z którymi w późniejszym okresie przeniesiono się do domostw. Był to też szczególny czas na odprawianie wróżb, mogących przewidzieć przebieg przyszłego roku, na przykład pogodę czy przyszłoroczne zbiory. W pewnych regionach, głównie na Śląsku, w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kącie izby snopa żyta zwanego diduchem. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami, zaś po święcie pieczołowicie przechowywany aż do wiosny. To właśnie od nasion pochodzących z klosów tegoż snopa należało bowiem rozpocząć przyszłoroczny siew. Innym zwyczajem była kultywowana, szczególnie w południowej Polsce, na Podhalu, Pogórzu, ziemi sądeckiej, krakowskiej oraz na Śląsku tzw. podłaźniczka, udekorowana gałąź jodły, świerku lub sosny, wieszana pod sufitem lub nad drzwiami. Powszechne było też ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu. Wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszłorocznego urodzaju. Wiele z tych pierwotnych słowiańskich zabiegów magicznych nadal powszechnie praktykowane jest w większości polskich domów, choć na przestrzeni ostatnich czasów zwykle próbuje im się nadać inne, obce znaczenie. Również zwyczaj kolędowania, czyli chodzenia przez grupę kolędniczą od domu do domu w okresie święta godowego, ma swoją rodzimą etniczną genezę. Noszone przez kolędników maszkary, którymi dla żartu straszono widzów, swoje źródła mają w przedchrześcijańskich praktykach zaklinania urodzaju na słowiańszczyźnie. Najbardziej charakterystyczna z maszkar, zwana turoniem, przedstawiała rogate czarne i włochate, klapiące paszczą zwierzę. Po wejściu wraz z grupą kolędniczą do chaty turoń rozpoczynał figle, tańce, straszył kobiety i dzieci. Podczas śpiewania kolęd klapał pyskiem i dzwonił zawieszonym na szyi dzwonkiem. W którymś momencie tych harców następował szczególnie istotny element kolędowania. Turoń padał, a wówczas podejmowano się jego cucenia, masowania, podpalania pod nim słomy, dmuchania i wlewania w pysk kukły gorzałki, odczyniania uroków. Po takich zabiegach turoń odzyskiwał siły i znów zaczynał hasać, po czym przedstawienie wkrótce się kończyło. Ożywianie turonia i towarzyszące temu zabiegi nawiązują do obrzędów magii wegetacyjnej dawnych Słowian, praktykowanej w tym okresie roku podczas świąt agrarnych. Zgon, a następnie zmartwychwstanie turonia symbolizowało odrodzenie ziemi, która na zimę zasypia, aby obudzić się wiosną. Popularne były również pochody z gwiazdą wykonaną ze słomy i kolorowego papieru przymocowaną ruchomo do drzewca. Poprzez nawiązanie do jutrzenki kojarzonej z brzaskiem i zorzą poranną, czyli gwiazdy zarannej, widocznej nad horyzontem tuż przed wschodem słońca, niejako zapowiadającej jego nadejście, pośrednio symbolizuje ona odradzające się słońce, jako że od przesilenia zimowego dzień znów staje się dłuższy. Kolędnik ją trzymający nazywany był gwiazdorem lub gwiaździchem. Była to postać ubrana w baranicę, futrzaną czapę, z twarzą ukrytą pod maską lub umazaną sadzą. Gwiazdor nosił ze sobą wór z podarkami i rózgę, a pytając domowników, przeważnie dzieci, o zachowanie w ciągu roku, w zależności od uzyskanej odpowiedzi wręczał prezent lub smagał rózgą.